Rywalizacja z Robertem Lewandowskim to dodaje smaczku, taka polska rywalizacja. My na pewno, ja to widzę, nie dość, że w internetach bo jeszcze są tematy. My już nie potrzebujemy ciągnąć tego tematu dalej, bo mamy następne mecze. Przede wszystkim, dlaczego nie zagrałeś? Jak to wygląda? Czy to jest kwestia urazu, czy przemęczenia, czy po prostu decyzja trenera? Decyzja trenera po prostu. No. Nie pytałem się, nie wiem, czy chce się dowiedzieć, ale nie. Po prostu widać, że trener chce dać każdemu jakby pograć. Też szuka różnych wariantów, chce się dobrze przygotować do sezonu i do dalszych meczy, więc szuka to, gdzie może grać, żeby być przygotowany, żeby nie musiał robić eksperymentów w trakcie sezonu, tylko wiedział, kto gdzie może zagrać. Jak się czujesz tutaj w Stanach Zjednoczonych? To trochę inna strefa czasowa, inna kultura. Jak to znosisz, tą zmianę? No, pierwsze dni były na pewno ciężkie, ale po dwóch dniach już jak się wstało, to już się normalnie zasnęło i się przyzwyczaiło trochę do tego. Więc teraz już całkiem okej. Okay. Pytam dlatego, bo Barcelona zatruła się, ma problemy z wirusem. Wy nie mieliście tutaj żadnych takich sensacji? Że tak nie, my nie mieliśmy żadnych sensacji. U nas jest zdrowie, więc nie mamy żadnych problemów w klubie. Więc możemy wszyscy pracować na pełnych obrotach, więc jesteśmy przygotowani na Barcelonę, na kolejny mecz. Cieszymy się i mam nadzieję, że pokażemy się wynikowo trochę z lepszej strony niż dzisiaj. No właśnie, rywalizacja z Robertem Lewandowskim to dodaje smaczku, taka polska rywalizacja. To na pewno bym chciał zagrać przeciwko Robertowi, ale zobaczymy, jak to trenerzy wystawią. Jeszcze jakbyś mógł ocenić te ostatnie miesiące, ten pierwszy okres w Arsenalu. Co musiałeś zmienić, żeby grać? Żeby grać, no co zmienić? No na pewno było trzeba się pokazać z dobrej strony. Dobrze wiemy, że początki są ciężkie. Zaklimatyzowanie trochę trwało, więc już jest dużo lepiej niż na początku i dostawałem te minuty. Też mam nadzieję, że z dobrej strony pokazałem na boiskach. I że będę dostał w tym sezonie jeszcze więcej. Jaka pozycja? Bo w tym pierwszym meczu tutaj w Stanach Zjednoczonych zagrałeś na lewej pozycji. Teraz przyszedł za Ajaxu Amsterdam Holender Timber. Jak oceniasz tą rywalizację między wami? Czy widzisz miejsce dla was obydwu tutaj na boisku? No zobaczymy. No, ja jestem... Ja się przyszykuję na każdą pozycję, na którą mnie trener wystawi, więc zobaczymy, jak będzie trener rotował tymi składami. Dalej, no, gdzie mnie wystawi, tam zagram. Chciałem jeszcze zapytać o reprezentację. Ten ciągnie się za... Kibice jeszcze wspominają ten mecz z Mołdawią. W takim meczu powinno się zapomnieć, czy raczej pamiętać, żeby no, ku przestrodze? Znaczy, my na pewno... ja to widzę, nie dość, że w internetach bo jeszcze są tematy, ale moim zdaniem, no... My powinniśmy zapamiętać, my na pewno zapamiętaliśmy jako zawodnicy, jako cała kadra. Mam nadzieję, że nauczymy się nie popełniać tych samych błędów i że nam to tylko pomoże, ale na pewno już nie potrzebujemy ciągnąć tego tematu dalej, bo mamy następne mecze i nie chcemy żadnych zamieszań, nie chcemy nic ze strony między sobą czy też z kibicami, a wiemy, że źle zagraliśmy po prostu, ale moim zdaniem no, już się powinno to uspokoić, żebyśmy się wszyscy skoncentrowali i spierali na następnym meczu.